Witam w szóstym odcinku serii o One Bloku. Tak, w tym odcinku będziemy robić różne itemy, a, no i może też zbroje, jeśli mi starczy, no skórzaną zbroję, jeśli mi w ogóle starczy tego, skóry z krowy, dobra. Sprawdźmy ile mam, dlaczego te lamy się na mnie patrzyły i plują na mnie. Nawet nie trafiła jedna. Dobra, gdzie miałem ten? A nie. Skórę wywaliło jak ten creeper był. Dobra, na początek to przydałoby się wziąć moje rzeczy. Dobra, są. I trochę bym pokopał tego kamienia, bo akurat jest. To będzie sporo kamiennych rzeczy. Który to? Dobra, nie idę zabić te lamy, nie przydadzą mi się. Kurde, dobre są. Albo mam pomysł. Kurde, no uwzięło się na mnie. Teraz 3, 2, 1. Bierzemy sobie deski i robimy speedruna. I teraz. No, ty. Ej, czy teraz będzie... Ej, ta lama obiła drugą lamę, czy teraz powinna być wojna? Nie. I teraz... wiadro wody. No to teraz mi nic nie zrobią. O, idealnie nawet... tutaj tak zrobię. Już nie będą we mnie pluć. Tylko jeszcze to tylko przepłynę. Jeśli w ogóle tam dopłynę. Taka sztuczka magiczna nie pozwoli tym lamom mnie opluć. Woda się przydała. No, co się rzucasz? Ach, dobra. Proponuję teraz tutaj. O nie, czy to dałem tam? Aha. No i teraz spróbuję. O ty! Dobra, nie? Dobra. Dlatego właśnie się by przydało takie rzeczy. Dobra, uciekam. O, wyrosło drzewo. Dobra, uciekam. Już uspokoiło się. Chcemy się dalej uciec. Na przykład tutaj. No parę dziesiąt kratów, tak jest. Czy mapa by się przydała? Mapa, żeby tak idealnie wleźć w wodę. Tutaj. Żeby wleźć w wodę, trzeba korzystać z mapy, tak. Taki lifehack dla osób, które często spadają w OneBloku, albo chcą uciec przed lamami, na przykład tak jak ja. Dobra, i teraz dzida do przodu, dobra. I teraz musi się udać, to powinno być gdzieś tam. Dobra, i... ale było blisko, nie zaprzeczycie tego. Było blisko. No chodź. Dobra, miło mi. Gdzie one są? Trzy. Lemy same znikły. Fajnie bardzo.
Dobra, to... A nie, już pokończę kilo. Tak. Do tego tak, gdzie mam... O, mam 9 żelaza, no to kituwa. Dobra, kill off. No i kopiemy kolejne żelazo. Dajcie mi coś dobrego na tym kopaniu, proszę. Dobra, drewno. Desert. Złoto. Nie nadążam zmieniać itemów. Nic. Pomogę ci wbiec. Tam. No, lisek. Chlercie, no. Panie lisie. Albo nawet pani. Czy weźmiesz to? A nie, potem nie jest blok. Weźmiesz kamień. Dobra, już pierwsze zwierzę jest. Bo może tam jeszcze z góry dam wodę. I to powinno się stąd tak fajnie rozprowadzić. I siup. No perfekcyjnie się rozprowadziło. I teraz, tak, żeby to się nie wylewało z kolei. Dobra, tutaj, tutaj. Czemu ja to robię z takiego czegoś? Dobra, dam to z drewna. Kamień jest bardziej przydatny niż ten. Niż drewno, oczywiście w itemach. Dobra, już się ratuję, panie lisie, już się ratuję. Okej, może zacznijmy od końca lepiej. Kurczę, no... O, dobra, prawie wskoczyłam. Dobra, wskoczyłam, tutaj, tutaj. I już kryzys zażegnany. Perfekto. To co? Dlaczego chcesz wyjść? Wiesz, tam to spadniesz. Kurde! Dobrze myśli ten lis. Lis, powiecie, że mam tu od tego. Od tego farmera, nie. O, wszedł, fajnie. Teraz już nie ucieknie. Chyba, że inne zwierzę będę wprowadzać. Dobra, surowce. Cały stack tego, jak się nazywa, bruku. Ale jeszcze muszę wywalić niepotrzebne rzeczy. No, jak na przykład jeden okorowany tębowy pień. Złoże złota jest. No słabe, no przepraszam, ale wywalę to. A to mi wraca. Naprawdę muszę aż tutaj iść. Dobra, i teraz. Czego nie chcę? Dębowy pień nie chcę. Dębowy pień chcę, to chcę. Underground, przestań. Jeden mi się tylko przyda. No to zostawmy wszystkie. To się przyda. Brązowy pień się przyda. Kamieniczka się przyda. Jedna marchewka się przyda. No i 9 ziemi, ale to już. Akurat no. Perfekcyjny moment na robienie rzeczy różnego rodzaju.
A na tym oczywiście nie postawię pochodni. Dobra. Tutaj, tutaj. Tak. Dobra, jest trochę jaśniej. I teraz. No nie. Nie mam miejsca. A tam dalej czego nie ma. Ja co tam? Co? Dobra, ja nie pytam, co się tam stało. Tak. Surowce odkładamy. Granit. Drewno. Sorry widzowie, ale jestem chory. No tak trochę. Ciemnodębowe deski jeszcze. Ziemię. Tak. Brązowe, brązowe deski. Tutaj. Dobra, i to chyba wszystko. Tak, to chyba wszystko. No, to chyba na wszystko. Tak, chyba tak. O, mogę zrobić? Nie mogę. Obróbka kamienia. Coś inna? A, nie dadzą mi nic przydatnego. Dobra, nieważne. Tak. To jest dobrze. Dobra, to idę spać. Idę spać, żeby spać sobie pomyślę, co zrobić. Dobra, już 12 minut odcinka. Dobra. Materiały odłożone. Teraz zakładamy nową. Jak ty się wydostałeś? Też jest to jakoś. Spryciula. No ja, ale spryciula. No i no teraz no już na to ci nie pozwolę. Ja tu muszę zrobić płot. Chyba, że zrobię tak, 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 tak. 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 I później tak, tak i tak. No to teraz jak wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Czy możemy wszystko zabierać? Mapę weźmiesz? No to... Ciekawe, czy jesteś na mapie. Nie macie. Tylko ja jestem, bo jestem tak gruby, się mnie widać. A ciebie nie widać. Dobra. Tak, przydało mi się skrzynka. Na początek zjemy marchewkę. No, jak zwykle nie mogę zjeść marchewki. Tak. Ja mam skrzynię. Tu mam variety chest. Sobie postawimy tutaj. Może być. I teraz. Odgroma tego. Dobra. Dwa żelazne klofy. No nie, no nie wstawimy jednego żelaza. A, złota. Ja w złoto miałem wypalić, co jest. Dobra. Tak, no to tutaj już wkładamy te wszystkie rzeczy, to właśnie siekiery. A siekiery to muszę zrobić mega dużo. I więcej tyle co te, czyli... Czyli 4 razy 80. 3... Dobra, nie. Ujdzie do podcinku, tak. No, no po prostu sporo. Po prostu.
Gdzie tak mało patyków? Dobra, 14. No ja nie mam miejsca. A przynajmniej to dobrze, bo... Przynajmniej dobrze, będę miało tego grama siekier. Dobra, po jednej stronie będą te siekiery, a po drugiej stronie kilofy. Dobra, układamy, układamy. Ostatnie sobie weźmiemy na zapas. Osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O. Dobra. No i to sobie zostawimy na później, tak. Bo teraz to trzeba zniszczyć drzewa, tak. To szybko to zrobię. No, nie, wum się zablokowało. No i zacząłem tak jak kopać drzewo, jak w pierwszym odcinku. Tak jest. Dobra, do góry, dziecięca wiara. Może, nie może. Czemu ja to śpiewam? Ja. Weź to. Tutaj, 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 tutaj. I żeby nie było, tylko tak trzeba to estetycznie niszczyć. Jak to by osoba poważna i dorosła powiedziała. Trzeba to ten, jak ja powiedziałem to przed sekundą. Delikatnie niszczyć? Nie. No pewnie przeciwieństwo tego, jak ja teraz robię. Kolejna siekiera. Tak jest. Okay, i teraz. O. Niszczę wszystko dookoła. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj jeszcze jest. Są liście. Czuję się, jakby miał siekierę na jakimś enchancie fajnym. Ja to niszczę z prędkością światła. Jest prędkością światła, niszczy się moja kamienna siekiera. Dobra, tutaj. O nie, no i muszę tam przeskoczyć. O. Jak ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, to zapraszam. Wyszło całkiem nieźle. Tutaj jeszcze coś zrobimy. O kurde. Nie podoba mi się to, jo. O nie, mam za dużo do przejścia. Przetrwałem. Marchewka. No, jak gdzieś marchewka? Dobra, 5 serduszek. I cały czas rośnie. Siekiera. Atak. Atak na liście. A z liścia was liście. No teraz trzeba będzie chyba spaść. I siu. Dobra, to sobie zniszczymy. O, jabłuszko miło. Koniec kamiennej szkiery. Nie miło. Wszystko! Wszystko! Zniszczenie! O, ale baza się fajna zrobiła. Ja może nie niszczyć jej? W sumie drewna mamy już bardzo dużo. W sumie mega, 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 mega dużo. No i teraz w
koło Macieju, niż czy nie? Nie. Albo nawet tak, bo będę tak wraciło, a to jest w końcu miejsce na drewno. Dobra, o kurde. Teraz trzeba zrobić parkura. Dobra, udało się. Najtrudniejsza rzecz w Minecrafcie. Zdobyłem. Teraz zdobyliśmy drugą najbardziej trudną rzecz w Minecrafcie. Nie spadamy od minuty. Ja się dobrze obliczam. No i jak zwykle, chyba tym akcentem skończę to wszystko. Ja? Tym akcentem kończę to, bo i tak zaraz umrę. Siema!